Jeszcze, kochani, jedna transmisja na moment. To są chyba ci oczekiwani snaperzy. Pani, nie wiem, tu zabezpieczone, ale jest tak. Nie wiem. I w ten oto sposób marsz został przegoniony z tego miejsca. I w ten oto sposób, oczywiście marsz był dokończony gdzie indziej, więc zostały złożone, gdzie zdążyli położyć znicze, a kilka przemów zrobić. Możecie napisać, co myślicie na ten temat, jak to ocenicie. No, wpadł jakiś człowiek, słuchajcie, z czymś, z dużym plecakiem. Zaniepokoił ludzi, ludzie go zatrzymali, przekazali w ręce policji, policja go zatrzymała. Policja zabezpieczyła teren. Saperzy przyjechali. Całe wydarzenie macie na stronie Rebel24TV, czyli na zapasowej stronie Rebel24, na tej stronie, z której teraz nadaję. Rebel24TV, przedostatnia transmisja. Co myślisz, że ty napisz tak lajtowo ubrany jak na sapera, nie? Przedostatnia transmisja, słuchajcie. Na Rebel24 TV przedostatnia transmisja, ostatnie jakieś 8-10 minut. A marsz został przegoniony w inne miejsce, tym oto sposobem. Miro, zabezpieczyłeś też tego live'a, ten materiał? Dlatego ja na to pana nie mogę.
No, plecak nie został otwarty przed wrzuceniem go do samochodu policyjnego. Później nie wiemy, co się działo. Bo tam powierzchownie został sprawdzony w stylu kieszeni i tak dalej. Możecie to zobaczyć. Mam roto coś pod nosem. Pytałam się go, kim jest i co chciał zrobić, a coś mam roto pod nosem. Dobra, ja już lecę. Do zobaczenia. Do zdzwonienia, do zobaczenia. Dobra. Dziękuję. Działamy. Do widzenia. Bym jeszcze otaśmywać dalej. Za chwilę będzie powiększona jeszcze strefa, bo na saperze wyjeżdżać, więc musicie sami. Każdą uroczystość patriotyczną rozbić. Znaczy być Ukraińcą tak rozpierdolą. Tam będzie widać po drugiej strony ulicy między... Ale co będzie widać? Radiowozy? Nie, między zrukami jest przestrzeń. Gościa nie powinni byli dopuszczać. Ja dzisiaj byłem na państwowych uroczystościach, to bym do tych w ogóle nie chciałem. No, Miro nie było, no w życiu się z takim czymś nie spotkałem. Odsuwamy się. Odsuwamy się. Trochę powiększamy, także... Dobrze, dobrze, okej. Okay. No, spokojnie, widzisz, oni się odsuwa, tak, bez problemu. Na rogu tam? Na znaku? Dobra, to chyba starczy, nie? Wcześniej mieliśmy to pod nogami. Żyjemy, no, tak więc można. Proszę pana. A co właśnie, co jest z ludźmi tam pod parasolami i w tym budynku? Proszę się odsuwać. Ale my się odsuwamy, tutaj nie ma żadnych tarczy. Na spokojnie. Proszę panią, żeby się pani odsunęła, proszę się odsuwać. Cała ale wy już tyle kilometrów tutaj zajęliście, odsuwam się cały czas, tylko pan mi zasłania. Przeszkadza pani też w pracy. Codzienne nagranie, tak? To w ogóle, wiesz co, jest przedostatnia transmisja na Rebel 24 TV na zapasowej stronie, ostatnie jakieś 10 minut była akcja, nie? Potem rozłączyłam się, żeby ludzie zabezpieczyli materiał, żeby to nie znikło z sieci. A teraz to już nic nie będzie widać, tak więc już tutaj nas tak przegonili. Gerard, poza taśmę za chwilę bez płacić.
Kwajla w tej strefy. Jak dało się zauważyć, była tam. Już jeden policjant dzisiaj mnie wyszapał, mimo że stałam za taśmą, tak więc nie chce mi się, żeby mnie znowu doszedł. Wam powiem, bo tutaj piszecie. Tak więc, no nie zobaczymy nic więcej, stąd już naprawdę nie widać. A pan tu się bawi, nie wiem. Zasłanianie, czy w co się pan bawi? Ale co pan robi? Dlaczego pan mi zasłania? Przecież się odsuwam. Proszę udać się za taśmą. To jest tak, że kamery nie mogą tam dosięgnąć. Tak, to jest tak, że właśnie kamery nie mogą tam dosięgnąć. Kamery nie mogą dosięgnąć i nie mogą zobaczyć, co tam jest wynoszone, co tam, jak to ten cały... Cała procedura trwa. Dobra, to co, my się zmywamy chyba. Tak, stąd nic nie zobaczymy. Chyba, że auto po drodze. Będzie bum. O, to już inni o tym napiszą. Mieliśmy to pod nogami, żyjemy, tak więc, chociaż plecak był wrzucony do samochodu policyjnego, nie był sprawdzony przed samochodem policyjnym, tam powierzchownie tylko te. No tam coś dzwoniło w plecaku. Jakiś telefon dzwonił, no. Coś, jakiś sygnał z tego plecaka, wiem. Kurze, podłoży mnie tą bombę, co trzeba. Ale tam dobrym nastroju. Ja powiem ci, że ja ostatnio mam takie nerwy zszargane jeszcze do dzisiaj. No, na żadnym marszu nie było takiej sytuacji. Trzeba teraz obserwować jakieś radiowóz, nie wiem, ten powietrze nie wątpię. No, oni z nim odjechali z tym plecakiem. Jeżeli tak właściwa bomba była w plecaku. Odjechali z tym plecakiem. A tam saperzy już robią, co robią. Dobra, nic, to kończymy. Ty zobaczysz z tej odległości, to nic nie widać. Latarka, muszę kurtkę jakoś ubrać jedną ręką. No trochę to trwa. Jak na taki pikuś. Najpierw było, że ten, że tutaj może możliwa prowokacja, że jakiś nie wypał, żeby się nie bać, potem otaśmowywali coraz dalej, a potem szła pani policjantka z inną policjantką na przesłanek, powiedziała ludziom, że mają się ewakuować, chyba że im życie nie miłe. Ja mówię temu, to musi uważać, saper to się myli tylko raz, nie? No miejmy nadzieję, że się nie pomyli. Coś tam zbliżonego mam. Tomasz, jak chcesz wiedzieć, co się dzieje, to wejdź na Rebel Ashery TV za tą stronę. I tam masz przedostatnią transmisję ostatnich 10-8 minut. Jakoś tak mniej więcej. Wołyńskie wydarzenie zostało przegonione. Tam jest strefa czerwona, tu mamy strefę niebieską. Ale to już kolory do stref. Natalia. Słaby obraz jest pewnie. Fajnie wygląda, jak on przyjechał z taką walizką, wciągnął ze sobą, wiesz, i on na wakacje jedzie. Aneta, odruch obrotny. Lubię tutaj żartować. Z taką plastikową. Nic nie zobaczymy. Więcej. A przed nami kupę kilometrów.
tylko... No, jakoś tak już sobie zauważyłam, żeby tutaj mógł być jakiś łącznik. Czekajcie. Podają sobie ręce. Co tam chodzi? To wejdź tam. Ja wyszłam obok taśmy i policjant mnie siłą przepychał, gdzie byłam daleko od taśm, z daleka nagrywałam. Też to jest nagrane na RMF24 TV na ostatniej znowu transmisji. Zna, będzie miała kontakt do niego. No i też widzicie, się spotkał. Często macie takie akcje? Proszę? Często macie takie akcje? Proszę pani, gdzie nas byś tam jedziemy, zamiast piszemy, tak? No ale takie, żeby podkładali jakieś niewypały. Zależy, proszę pani. Tak więc fajnie, że żyjemy. Fajnie, że nas nikt nie wysadził w kosmos. Ale powiem ci, że miał takie szaleństwo w oczach, że koniec. On patrzyła cały czas w oczy. Nie mówiłam, zadawałam pytania, ale on tylko coś mamrotał. Kiwał głową, mamrotał. A ja cały czas byłam obok niego, aż policja go nie wróciła do swojego obozu. Ale jak podbił, to tak wszyscy, taki zamachowiec czy jak, haha, i wszyscy taka powaga nagle, nie, co tutaj robić. Wiadomo. Nie wiem, już. Dobra, kochani, ja kończę relację, ponieważ dwa dni jestem w trasie. Czyli tak. Tutaj jakieś zdjęcia jeszcze robią. Tak. Odcięli tutaj. Teraz powiększają tą strefę. Nic, kochani, ja kończę, bo naprawdę już przeszedłem kilkaset kilometrów. Naprawdę jestem zmęczona. Dwa dni w podróży. Praktycznie można by było powiedzieć, że zero snu. Żeby wam zrelacjonować trzy wydarzenia. No i co, kochani, no... Zachęcam was do wsparcia, tak? Oto była akcja Nie daj się, zastaw się, dojedź koniecznie na wydarzenia, tak? A będzie mi bardzo miło, jeżeli docenicie to i pomożecie nam. RMF24 znajdziecie możliwość wsparcia. Pomożecie nam po prostu, żeby nam się chociaż koszty dojazdu zwróciły, bo naprawdę walimy tyle kilometrów po Polsce. Staramy się być wszędzie i wam wszystko pokazać i zrelacjonować. Tak więc całuję was. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.